Czysta woda dla Krakowa. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Myślenice. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach programu Infrastruktura i Środowisko. Realizacja projektu polegającego na budowie i przebudowie kanalizacji oraz sieci wodociągowej w Myślenicach powoli dobiega końca. W wielu częściach miasta po uciążliwych dla mieszkańców pracach ziemnych zostały do wykonania jedynie roboty wykończeniowe. Na osiedlu Tysiąclecia prace te polegają przede wszystkim na odtworzeniu chodników przy blokach. Na obecnym etapie, w drugim tygodniu grudnia, mamy przygotowane już praktycznie trzy nowe chodniki przed blokami 25, 24 i 23. Tutaj prace praktycznie już dobiegły końca. Na wiosnę zostaną tylko prace kosmetyczne, przegrabienie tego terenu i posianie oczywiście trawy. Te trzy bloki, o których Pan mówił, to nie jedyne bloki, które zyskają nowe chodniki, zupełnie nową jakość i komfort dla mieszkańców tych bloków. Tak, projekt zakłada wymianę chodników pomiędzy blokami 18 do 25. Przed świętami, czyli w tym roku jeszcze 2014, planowane jest jeszcze wykonanie dwóch chodników przy bloku 21 i przy bloku 22. Pozostałe bloki, roboty zostaną już przełożone na nowy rok przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. W styczniu, w lutym wykonawca wróci na roboty i będzie kontynuował tam pracę. Na ulicy są przygotowane miejsca, gdzie były prowadzone wykopy w jezdni asfaltowej. Wykonawca w tym momencie przygotowuje jeszcze podbudowę, też do wykonania tej warstwy wiążącej co najmniej z asfaltobetonu jeszcze przed świętami, tak aby w tym okresie świątecznym już można się było bezpiecznie poruszać po drogach, nie po kamieniu, a już po wykonanej przynajmniej warstwie wiążącej z asfaltobetonu. Nowego wyglądu, znacznie poprawiającego komfort poruszania się kierowców, nabrały również ulice w centrum Myślenic. W tej części miasta mamy już na gotowo zrobioną ulicę Średniawskiego, łącznie z nawierzchnią asfaltową, łącznie z chodnikami. W ulicy 3 Maja nadal prowadzone są roboty i tam będą kontynuowane jeszcze po nowym roku. W drugiej części miasta mamy już wykonaną ulicę Piłsudskiego, ulicę Żwirki i Wigury, ulicę Solskiego, Batorego, ulicę Jagiellońską. Tam już można powiedzieć, że prace zostały zakończone. Wiadomo, wykonawca na wiosnę na pewno jeszcze wróci w tereny zielone, uporządkować jeszcze teren, gdzieś coś, co osiądzie, musi jeszcze poprawić również kostkę, ale generalnie roboty asfaltowe w tamtej części miasta zostały już zakończone. Trwa asfaltowanie również ulicy Gałczyńskiego. Czy jest wiadome, kiedy może powrócić tam już ta organizacja ruchu sprzed remontu? Tak, została już wykonana warstwa ścieralna z tego asfaltobetonu na odcinku od Słowackiego do Banku. W tym momencie wykonawca kończy tam układanie chodników i planujemy najpóźniej do 15 grudnia przywrócić tą starą organizację ruchu i puścić ruch już tą ulicą. Czysta woda dla Krakowa. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Myślenice. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach programu Infrastruktura i Środowisko.